Został nam temat, który nie może zostać pominięty, choć pewno przynajmniej część z nas może by i chciała, czyli Sebastian Fabiański, który nie ma problemu z byciem nowym problemem. Przynajmniej tak to prosto odebrać, biorąc pod uwagę stizowość bitu Auera, biorąc pod uwagę sposób, w jaki artykułuje Sebastian, czy w jaki snuje swoje takie, no, już quasi cyberpunkowe paranoje. No właśnie, no bo tutaj wiem, że Sebastian swego czasu się też wypowiadał, jeżeli chodzi o rap, to że jemu zależy na tym rapie takim mocno oldschoolowym i tak dalej. No tutaj to brzmienie jest trochę inne, ten rap też jest trochę inny. No i ciekawe, czy faktycznie stoi za tym jakiś ghostwriter, bo wiem, że no, sam też pisze teksty, ale czy w tym przypadku na przykład nie pomagał mu faktycznie Oscar? Za słabe. Za słabe, czyli możliwe, że po prostu mocna inspiracja. No, a czy to jest dobry, czy nie, no to chyba też zweryfikuje rzeczywistość fani, czy dadzą mu przepustkę na to, czy on faktycznie nie gra jako aktor, rapera, czyli kolejnej odsłony, czy faktycznie jest tym raperem, bo z tego, co czytałem w paru wywiadach, no to on bardzo ten rap zawsze szanował i on w głębi duszy zawsze czuł się tym raperem i chyba też jest miejsce dla takich ludzi, no bo czemu nie? Z jednej strony. Dla mnie niekoniecznie. Dla mnie to jest druga strona tej monety pod nazwą rapujący youtuberzy. Czyli jak gdyby ci, z którymi Sebastian tak chętnie jedzie. Dla mnie to jest tak samo toksyczne i przede wszystkim to jest słaby numer. Jeżeli chodzi o to, jak Sebastian pisze, bo używa wielu niezrozumiałych, karkołomnych metafor i nadętych słów, żeby relatywnie powiedzieć bardzo niewiele, bo to nie jest tak, że on zostawia jakieś pole do interpretacji, to jest po prostu słabo udźwignięty rapowy tekst. I też wykonany tak, że gdzieś tam mi pozostaje załamać ręce. Te przeciągnięcia w refrenie, sztywność tego flow, ta jego aktorska nadekspresja, która powoduje, że to rzeczywiście brzmi jak aktor zaciągnięty do studia, który może na tym rapie się wychowywał, ale raperem nie jest, może kiedyś będzie, nie wydaje mi się, zobaczymy. No tak. Wiele hałasu o nic, no niestety. I gdzieś tam widziałem, jak jeden z naszych branżowych reżyserów pastwił się nad tym wideoklipem, że tak to właśnie wygląda, jak tak zwane duże nazwiska dostają hajs i mają okazję sobie poszaleć i wychodzi z tego monumentalna kupa. Może kupą bym tego klipu nie nazwał, ale też wpisuje się to w moją narrację o tym, że jest to wiele hałasu o nic.